Robimy inny content. Nie tylko rozważenie jedzenia. Pijemy kawę. Drugą, trzecią. Tekst to speech disabled. Okej, okay. Wiesz sobie urlop Iwonka, teraz ja przejmę tutaj czat. Czy powiem wam, dla mnie takie momenty są super właśnie, jak gdzieś przy morzu zaparkuję to auto, otworzę te drzwi. Podoba mi się, że ten kamper ma w ten sposób drzwi z tej strony. Można klapę z tyłu otworzyć do góry, też fajny widok jest. I możesz tak po prostu usiąść i się zrelaksować. To jest najfajniejsze. Dla takich momentów warto było kupić. Zmienię koszulkę. Sprawdźmy prognozy. Patrzę sobie na ładne widoczki. Ja się przebiorę. Kamakurze już zaraz będzie padać. Tu gdzie teraz ja jestem, ma pokropić od 13, potem po 18 ma zacząć padać bardziej. No, dzisiaj już się najeździliśmy. Jedziemy, jest jedna miejscówka, którą chciałem zwiedzić. Tam podjedziemy, zaparkuję auto gdzieś przy ulicy. To będzie się dało. Jogi bez nogi. Życzę powodzenia, wszystkiego dobrego w pracy. Poczekaj chwilę, dam ci buziaka jeszcze na szczęście. Nie uciekaj. Nie uciekaj, dam ci buzi. Dam ci buziaka. Żeby ci się dobrze pracowało. Żebyś się nie stresował. Powodzenia w pracy. Wszystkiego dobrego. Masz buziaczkę ode mnie. Dziś jaki zaszczyt. Teraz będzie nagłówek na bub.pl. Streamer molestuje swoich widzów. Dobrze, że jesteś pełnoletni. Jak idziesz do pracy, pewnie jesteś pełnoletni. Jeszcze by się okazało, że dałem niepełnoletniemu buzi. Co wtedy by dopiero było? Właśnie! Obstawiamy. Widzowie, obstawiamy, czy na bub.pl będzie artykuł z Jastrząbem w końcu. Jak dwa razy w ciągu miesiąca wyląduję na bub.pl, to wszystkie moje problemy życiowe, wszystkie moje zmartwienia znikną.
To będzie niczym oświecenie z zen. Przejdę w inny stan transświadomości. Jeśli uda się w ciągu miesiąca dwa razy zagościć na portalu bu.pl. Zdrowia serdecznie, redakcję. Chciałem dać komentarz dla redakcji bu.pl. To były moje kanapki, które sam zrobiłem. Znajdował się w nich serek, trzy kawałki bekonu, 5 plasterków pomidora i odrobina kapusty. Takiej już drobno posiekanej. Straty spowodowane tą kradzieżą szacuję na jakieś 120 jenów. Na szczęście była to moja druga kanapka, więc nie byłem aż tak głodny. Podejrzewam, że był to ten sam jaszcząb, który ukradł mi kurczaka jakieś miesiąc, półtorej miesiąca temu. Jest to bardzo prawdopodobne, że to był ten sam jaszcząb. Znowu kruk? Nie. Jaszcząb ponownie uderzył. Ponownie jaszcząb uderzył.